Cześć kochanie, jestem Ala Izabel i dzisiaj porozmawiamy o moim podsumowaniu wakacyjnego maratonu czytelniczego. Tylko zanim do tego przejdziemy, to jeszcze dwie sprawy organizacyjne. Po pierwsze, jeżeli ten filmik będzie miał jakąś ziemniaka, przynajmniej bardziej niż zazwyczaj, to dlatego, że przeprowadzam eksperyment i staram się odcinek nagrać przednią kamerką telefonu, żeby w końcu widzieć, jak wygląda odcinek wcześniej niż w trakcie montażu. A po drugie, jeżeli będzie słuchać jakieś dziwne buczenie, to wybaczcie, ale musiałam włączyć wiatrak, bo mam wrażenie, że zaraz tutaj skisnę. A teraz nie przedłużając, jako że nie chcę, żeby ten odcinek trwał pół roku, to przypominam, że było 6 kategorii, do każdej z nich mieliśmy dobrać sobie jedną książkę, która naszym zdaniem będzie odpowiednia. I pierwsza kategoria, czyli egzotyczna podróż, jest już na kanale. Ja wybrałam do tej kategorii książkę Dzieci krwi i kości. I macie tam już nawet moją opinię na temat tej książki, a dzisiaj przedstawię Wam pozostałe 5 moje wybory i co uważam w związku z tym. Druga kategoria to szybkie orzeźwienie, czyli powieść graficzna lub książka do 250 stron. I ja wybrałam do tej kategorii książkę Neila Gaimana, czyli Księga Cmentarna. Jak Wam mówiłam, kocham Neila Gaimana i nie wiem, dlaczego nie przeczytałam tej książki, ale udało mi się ją pochłonąć w trakcie maratonu. Właściwie w połowie słuchałam audiobooka, w połowie czytałam tę książkę. I przyznam Wam, że mam bardzo mieszane uczucia co do niej, to znaczy ma ona ten szalony zamysł, jak to Neil Gaiman ma w zwyczaju. Książka opowiada o małym dziecku, które ucieka przed mordercą, który właśnie zamordował resztę jego rodziny, czyli rodziców i bodajże starszą siostrę. I odnajduje schronienie na miejscowym cmentarzu, gdzie wychowuje się i dorasta pod opieką duchów. I w teorii jakby ta historia brzmi całkiem fajnie. Fajnie się ją czyta, to znaczy to jest właściwie, każdy rozdział opowiada pewną cząstkę historii dorastania Nika, bo tak się nazywa chłopiec. I to jest o tyle fajnie, że z każdego tego rozdziału wynosimy powiedzmy jakiś tam morał, jakąś myśl przewodnią, ale mimo wszystko całość sama w sobie jakoś mnie za specjalnie nie zachwyciła. Była fajna, była przyjemna, ale przyznaję, że to nie było to wow, które mam zazwyczaj, kiedy czytam Neila Gaimana. Także było ok. Nie żałuję, że to przeczytałam, aczkolwiek, no nie powiem, spodziewałam się troszeczkę czegoś więcej. Trzecia kategoria to spalone ramiona i miała to być książka, która ma pomarańczową lub czerwoną układkę. I ja wybrałam do tej kategorii książkę Tropiciel, czyli drugi tom serii Zapomniana księga od Pauliny Händel. I przyznam, że naprawdę bardzo lubię tę serię. Uważam, że to jest świetny pomysł, szczególnie, że o ile pamiętam, to ten cykl był pierwszym napisanym przez Paulinę Händel. I co prawda nie wygrał mojego serca bardziej niż Żniwiarz, nadal Żniwiarz jest moim numerem jeden, jeżeli chodzi o tę autorkę, ale uważam, że ta seria jest też świetna. Nie wiem, czy w ogóle zrecenzowałam pierwszy tom, wydaje mi się, że nie i zabijcie, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tego nie zrobiłam. W każdym razie chodzi o to, że Hubert, czyli główny bohater, budzi się w domu pewnego obcego sobie człowieka i okazuje się, że nie pamięta on 7 lat. I to jest troszeczkę złe, biorąc pod uwagę, że w trakcie tych 7 lat cały świat, który on dotychczas znał, właściwie się skończył. Nastąpił impuls elektromagnetyczny, który zniszczył całą elektryczność, wszystkie mechaniczne wynalazki, na które kiedykolwiek wpadł człowiek, czyli samochody nie działają, nie ma elektryczności, nie ma światła. Jedyne co działa to te stare, nie wiem, stare kuchenki na drewno i tego typu rzeczy. Ogólnie ludzie cofnęli się troszeczkę do czasów średniowiecza, kiedy jakby wszystko musieli zadbać sami, kiedy było niebezpiecznie i człowiek musiał znaleźć swoją społeczność, żeby był w stanie się bronić. A na dodatek jeszcze wychodzi na to, że w trakcie, kiedy ludzkość coraz bardziej zaczęła się cofać do tych, powiedzmy, ciemnych czasów, z ciemności wyszły demony słowiańskie. Okazuje się, że one cały czas tam były, tak na dobrą sprawę, tylko po prostu nie wiadomo, czy były uśpione, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie świat w tym momencie jest naprawdę niebezpiecznym miejscem, a Hubert nie ma zielonego pojęcia, gdzie był przez to 7 lat, co się stało z jego rodziną i na dobrą sprawę, co ma teraz zrobić ze sobą. Naprawdę ta seria jest świetna i jest bardzo dobrze napisana i jest jeden plus, ja troszeczkę się obawiałam takiego schematu zakończeń tomów,
I na szczęście, jako że jestem pod koniec chyba trzeciego tomu tej serii, okazuje się, że nie miałam racji i nie ma tego schematu, czyli to, co sobie tam ubzdurałam i co rzucało cień na drugi tom, okazało się, że nie miałam racji i naprawdę jak na razie ta cała historia idzie w bardzo interesującym kierunku i bardzo Wam tę serię polecam. Czwarta kategoria maratonu to był wakacyjny trip, czyli książka autora z sąsiadującego kraju. Ja wybrałam do tej kategorii książkę Karstinger, czyli autorki trylogii czasu i miało to być Silver, pierwsza księga snów. I przyznam, że moje założenie, jeśli chodzi o tę książkę, było takie, że ma ona być miła, lekka, przyjemna i ogólnie mam przy niej super spędzić czas, ma być totalnie niezobowiązująca i powinnam być w stanie ją przeczytać najlepiej w 1-2 wieczory. W sensie, wiecie, tak wciągająco, że aż jakby czyta się samo. I przyznam, że jeżeli o to chodzi, to książka jak najbardziej spełniła swoje zadanie. Było naprawdę świetnie, bawiłam się przy niej cudownie i naprawdę nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak szybko mi się ją czyta do momentu, kiedy jej nie skończyłam. Minus jest natomiast taki, że kiedy dzisiaj przed nagraniem tego odcinka zaczęłam zastanawiać się, jakie książki przeczytałam, to okazało się, że gdyby nie to, że spojrzałam w notatki, to nawet nie pamiętałabym, że tę książkę przeczytałam. To znaczy, ona zostawia w mojej głowie bardzo pozytywne uczucia, ale no wiecie, najwyraźniej nie zrobiła takiej furory, jeżeli chodzi o mnie. W każdym razie książka opowiada o nastolatce, która razem z młodszą siostrą i mamą przeprowadza się, zresztą po raz kolejny, tym razem do Londynu, gdzie jak się okazuje czeka na nią zupełnie nowe życie i masa bardzo dziwnych snów, które co dziwniejsze, występują w nich ludzie ze szkoły, dziewczyny i to nie jest dziwne. Dziwne jest to, że jak się okazuje później po przebudzeniu, wychodzi na to, że ci chłopcy wiedzą, o czym ona śniła, a przynajmniej poruszają takie tematy, które jakby występowały w śnie, który dziewczyna miała w nocy. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. W każdym razie jest to dość dziwne, że jakby obcy chłopcy wiedzą, o czym śniłyście i te wszystkie bzdury, które nam się dzieją w głowie. Nie wiem jak wy, ale jak sobie teraz pomyślę o tym, że jak byłam nastolatką i takie bzdury mi się śniły, to gdyby się okazało, że inni o tym wiedzą, to nie byłby dobry plan. W każdym razie książka bardzo super, na pewno skończę tę serię, bo ona chyba ma 3 tomy, o ile dobrze pamiętam. I myślę, że będę się świetnie przy niej bawiła, aczkolwiek, że tak to imię, no głowy mi nie urwało. Piąta kategoria, czyli list w butelce. Literatura faktu. Jak już wiecie bardzo dobrze, nie lubię literatury faktu i jest to coś, co totalnie mnie nie ciągnie, ale stwierdziłam, że okej, będzie to fajny eksperyment i wybrałam do tego książkę Chiny 5.0, jak powstaje cyfrowa dyktatura, o ile dobrze pamiętam. I przyznam wam, że w sensie ta książka to była tragedia, ja ją przesłuchałam jakieś chyba 5 minut, po czym się tak definitywnie poddałam, stwierdziłam, że nie, w momencie kiedy książka od samego początku zaczyna się od polityki i dużej ilości trudnych słów, doszłam do wniosku, że jestem za głupia na nią po prostu. Ale jako, że Karolina, czyli jedna z twórczyń tego właśnie maratonu, wrzuciła na swój Instagram polecenie książki z miłości do współczuję, czyli uwaga, literatura faktu, o kobietach z Omanu. Stwierdziłam, że okej, spróbuję w takim razie, może to akurat nie było dla mnie. I powiem wam, że okazało się, że ta książka jest naprawdę świetna. W sensie, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jak słucham audiobooka, to lektorka, która ją czytała, miała naprawdę świetny głos i bardzo fajnie to czytała. Czy po prostu okazuje się, że ja lubię literaturę faktu, tylko muszę znaleźć odpowiadający mi temat. Była niesamowicie ciekawa, świetnie się ją słuchało i powiem wam, że naprawdę żałuję, że ta książka tak szybko się skończyła. W sensie mamy tam historię kilkunastu kobiet, spojrzenie na to, jak wygląda kwestia małżeństwa, kwestia praw kobiet, ich obowiązków w Omanie, kwestia tego, w jaki sposób są aranżowane małżeństwa, na co kobieta może sobie pozwolić, a na co nie, a z drugiej strony na co pozwalają sobie mężczyźni, a na co nie. Powiem wam, że to była naprawdę bardzo ciekawa lektura i dzięki temu naprawdę mam realnie ochotę jeszcze raz
spróbować znaleźć jakąś taką książkę i jakby kontynuować czytanie literatury faktu, bo okazuje się, że to jeżeli się znajdzie fajną książkę, to nawet nie boli. Dobra, to teraz szybko, jako że właśnie idzie burza i niestety, ale całe światło wyszło przez okno, to ostatnia kategoria to była gorączka letniej nocy i miała to być książka, która kojarzy nam się z latem. Ja do tego wybrałam książkę Katarzyny Berenik-Chmiszczuk, czyli Szeptucha. Książkę, na którą naprawdę nie mogłam się doczekać, żeby przeczytać ją jeszcze raz i to miała być taka moja nagroda całego maratonu. Prawda jest taka, że ja skończyłam ten maraton pod koniec lipca, albo bardzo na początku sierpnia i przez 2 tygodnie byłam na 70 stronie Szeptuchy. W sensie tak na nią czekałam, że aż nie mogłam niczego czytać. W sensie nie mogłam sięgnąć po tę książkę i mimo, że wiedziałam, że jest super i będę się świetnie bawiła, to absolutnie nie mogłam po prostu zacząć jej czytać. No ja debil po prostu, ja nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. W każdym razie książka jest naprawdę świetna, kocham ją, kocham tę serię. Seria opowiada o tym, co by się stało, gdyby Mieszko I nie przyjął chrztu Polski, czyli nadal żyjemy w pogańskim państwie, w państwie, które ma swoje święta, ma swoje bóstwa, a główną bohaterką jest Gosława, czyli dziewczyna, która jest totalnym mieszczuchem, która właśnie skończyła medycynę i musi niestety, zanim będzie pełnoprawnym lekarzem, jechać na rok do wioskowej Szeptuchy. Jak już mówiłam, dziewczyna jest totalnym mieszczuchem, która panicznie się boi kleszczy i wszelkiego robactwa i w ogóle wszystkiego, zarazków ogólnie. Sterylne środowisko to jest jej bajka, a dziewczyna zostaje wysłana na totalną wiochę i powiem wam, że wynikną z tego naprawdę niezłe problemy. I właściwie to tyle, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten maraton czytelniczy, uważam, że to jest naprawdę świetna opcja, w sensie zmusiło mnie to do tego, żeby realnie zacząć czytać książki, w sensie nie odkładać tego na później, no oprócz Szeptuchy, okej, to tutaj poległam totalnie, nie mam zielonego pojęcia dlaczego, po prostu wydaje mi się, że to był już przesyt i to był ten moment, kiedy po prostu nie mogłam czytać i musiałam zacząć myśleć o czymś innym, ale samo w sobie założenie maratonu jak na razie jest świetne i bardzo mi się podoba. Te 24 godziny nigdy u mnie nie dochodziły do skutku. Może rzeczywiście powinnam sobie robić takie, które trwają 2 miesiące czy miesiąc. Wydaje mi się, że w tym wypadku to rzeczywiście ma szansę bytu, dlatego że mam wtedy czas na to, żeby robić coś innego niż czytanie. Ja mimo wszystko muszę mieć wybór. Także ogólnie powiem wam, że maraton był naprawdę bardzo super, wyrobiłam się w czasie, co jest dla mnie naprawdę niesamowicie zaskakujące, bo mam święcie przekonana, że się nie wyrobię, mimo że książek było tylko 6. I uważam, że to było naprawdę świetne doświadczenie i jeszcze nieraz pewnie wezmę udział w takim maratonie. Ale już nie przedłużając, żegnam się z wami, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i pamiętajcie, że jak zawsze proszę was o te wszystkie subskrypcje, łapki w górę i tak dalej, ogólnie o jakąś reakcję, to robi dobrze mojemu ego. I przede wszystkim robi też dobrze kanałowi to, że YouTube widzi, że cokolwiek tam się dzieje. Także dziękuję wam raz jeszcze i do zobaczenia niedługo. Cześć!